Portal znienacka przedstawia miniaturę fanfiction pod tytułem Archiwum pana samochodzika. Autor Paweł K. Przed skup makulatury na warszawskiej woli podjechała ciężarówka z odkrytą paką, przykryta siatką, z pod której wystawały papiery. Witam panowie. Tyle razy mówiłem. Przykryjcie to jakąś folią. Chwilę popada i wszystko będzie do wyrzucenia powiedział mężczyzna wychodzący z kanciapy stojącej na terenie skupu. Panie Zenonie, nie ma strachu! Dzisiaj mój telefon pokazywał słoneczną pogodę, a on się nigdy nie myli! krzyknął kierowca wyskakujący z szoferki. W tym czasie jego pomocnik, mocno wczorajszy, wygrzebywał się z drugiej strony samochodu. Dobra, dobra. Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Lepiej, żebyście przykryli tą folią, niż gdyby się coś miało stać. Co tam dzisiaj mamy? A, wie pan, piwnice kamienicy na starówce czyścimy. Tam były kwaterunki, a teraz miasto oddaje spadkobiercom przedwojennych właścicieli terenu. Tam kiedyś to meliniarnia była. Mój dziadek się tam wychował. Wieczorem, jak to obcy, to z portfelem by nie wyszedł. A i tak był szczęśliwy, że popysku nie dostał. Dobra, dobra. Do roboty. Papiery i teczki do tych pudeł, książki do tych. I na wagę. Ile za to dostaniemy? Po pięć groszy płacę. Kryzys jest. Nikt nie chce makulatury odbierać. A za fatygę to zobaczę, co przywieźliście. To jakiś muzalnik musiał być. Patrz pan, te teczki i koperty ze stemplem Ministerstwo Kultury. O, jakiś z adresem Muzeum w E. Tak, tak. Wszystko przejrzę. Dawajcie to tutaj. O, a patrz pan, jakie książki. Niby muzealnika, książka dla dzieci. Dzieci Jeronimów. Dziwny tytuł. O, jakiś Weichert to napisał. Pewnie dziadek tego dał to strady na Poznań. Daj pan. To ciekawe, ale to nie jest książka dla dzieci. Pierwsze wydanie. W dobrym stanie. Wilgotno nie było w tej piwnicy. A tutaj jakaś książka z autografem. Patrz pan, co napisane. Panu Tomaszowi na pamiątkę spotkania Zbigniew Nienacki. Nieźle to wygląda. Mamy wszystkiego 250 kg makulatury. To razem będzie 12,50. Macie tu jeszcze postówce i polecam się na przyszłość. Pewnie. Przecież pan wie, że żadnego białego kruka nie wyrzucimy. Dzięki. I do zobaczenia. Panowie po otrzymaniu zapłaty raźno wskoczyli do ciężarówki, a mężczyzna ze skupu wraz z pracownikiem, który pomagał przy ważeniu, zaczęli przenosić pudła pod daszek przy kanciabie.